sobie spokój ze wstępami. Chciałem dzisiaj powiedzieć o legendzie. O legendzie wiru. Wszechobecna legenda wiru, który opowiada o pogodzie, o ruchach atmosfery. Wciąga do wody koło falochronów. Nie wolno się kąpać koło falochronów, bo tam wiry wciągają pod wodę. To wszystko jest prawda. No i jest jeszcze taki wir, który się nazywa obieg planety dookoła Słońca. Obieg Słońca dookoła centrum galaktyki. Wszystkie te wiry mają... Występuje w nich taka siła. Siła Coriolisa. Taka siła skierowana w nieoczekiwanym przez niewiernych, że tak powiem, przez niewierzących nieoczekiwaną stronę. Zresztą zawsze bardzo trudno mi jest sobie uzmysłowić, w jakim miejscu tego wiru się znajduje, w jakim miejscu planety przebywam i w jakim kierunku działa na mnie siła Coriolisa. Jest to taka rzeczywiście mało intuicyjna siła. I teraz trzeba by sobie wyobrazić, jak działa siła Coriolisa przy obiegu Układu Słonecznego wokół centrum galaktyki. Oczywiście byli już tacy, którzy o tym myśleli, zastanawiali się nad tym długo, dawno temu. Pracują od wielu lat, od 30, 50, 100, 200. I cały czas w tym temacie starają się podążać i studiować go. W związku z tym między innymi był kiedyś taki pan, który się nazywał Lem. Pojechał do Stanów, poczytał, porozmawiał z mądrymi ludźmi, zresztą był lekarzem. W każdym razie opisał parę fantastycznych historii. Wielu ludzi się zainteresowało fantastyką, zaczęło również w tym temacie drążyć i też jak gdyby zastanawiać się nad przyszłością. Byli też tacy dwaj pisarze, nazywali się Krzysztof Boruń i Andrzej Trepka i napisali taką trylogię, z których pierwszą częścią chyba jest Zagubiona przyszłość, a drugą Celestia. Trzecią kosmiczni bracia, ale ta opowieść o Celestii to jak gdyby myślę, że rodzi się z tego, że jeżeli planeta spada w tym wirze w kierunku centrum galaktyki grawitacyjnego i chcielibyśmy uciekać od tego ruchu, to w tym momencie trzeba by wystrzelić z Ziemi rakietę czy jakąś stację w kierunku zupełnie przeciwnym do ruchu Układu Słonecznego w kierunku centrum grawitacyjnego galaktyki. W tym momencie taki lot, no jak gdyby to nie mógłby być ostatni, w tym sensie, że jak gdyby no nie uciekniemy od prędkości, z którą spadamy w tym kierunku centrum galaktyki, bo to są ogromne prędkości, ogromne masy, ogromne siły, ogromne czasy. I jak gdyby trudno jest zatrzymać czas. I w tym momencie, gdyby wystrzelić taką 8-osobową załogę w tym kierunku przeciwnym do kierunku spadania w kierunku centrum grawitacyjnego galaktyki, to wtedy no byłby to jak gdyby pierwszy start, muszę chyba zgasić. To był budzik, no taki budzik przypomina, czy raczej o czasie. W tym momencie, gdyby się udało taką 8-osobową
załogę wysłać w kierunku przeciwnym w kierunku spadania układu słonecznego w stronę centrum grawitacyjnego galaktyki, czyli jakby staralibyśmy się uwolnić od tego spadania. To tak jak wylatujemy z Ziemi, jest prędkość kosmiczna, pierwsza prędkość kosmiczna, pokonanie grawitacji planety, druga prędkość kosmiczna, trzecia prędkość kosmiczna, one mają oczywiście inne znaczenia, inne prędkości. I właśnie w tym momencie, no gdyby nawet się nie udało jakiejś prędkości osiągnąć, to nie o to chodzi, żeby ją osiągnąć w ciągu jednego życia, tylko żeby jak gdyby skierować cywilizację w tym kierunku przeciwnym spadaniu. Bo jak gdyby kolejne pokolenia będą musiały wzrastać w takiej stacji, która by uciekała od centrum grawitacyjnego galaktyki. I jak gdyby no, przez wiele, wiele pokoleń musiałby się odbywać ta ucieczka musiałaby się odbywać, żeby jakieś tam kolejne pokolenie osiągnęło ten stan wolności w sensie no, orbitowanie wokół centrum grawitacyjnego galaktyki. Bo takie orbitowanie w takiej odległości, z taką szybkością wokół centrum grawitacyjnego galaktyki, które by spowodowało, że nie byłoby ruchu w stronę tego centrum grawitacyjnego galaktyki, no jak gdyby uwalniałoby nas od przekleństwa grawitacji. No myślę, że są robione takie eksperymenty na orbicie, które polegają między innymi na pomiarze różnicy przyciągania jednego obiektu do centrum grawitacyjnego galaktyki i drugiego obiektu do centrum grawitacyjnego galaktyki, bo jak gdyby jeżeli daje się zmierzyć różnicę między tymi przeciąganiami, to daje się ustalić siłę i odległość i takie parametry, jak gdyby, które pozwalają na różne obliczenia. Myślę, że jeszcze się nie daje, że jeszcze za mało dokładnie mierzymy te wielkości, te odległości i te masy i prędkości, jak gdyby tego jeszcze w tej chwili nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Natomiast no, to nie znaczy, że jak gdyby nie rozumiemy samej idei, bo dlatego między innymi teleskop Hubble'a jest skierowany w takim jednym kierunku, właśnie przeciwnym. Przypuszczam, że przeciwnym, bo nie w centrum, w kierunku spadania, tylko w kierunku przeciwnym do spadania. Czyli w tym kierunku, w którym musi się udać cywilizacja, żeby no, jak gdyby uwolnić się od przekleństwa spadania grawitacyjnego. Uwolnić układ słoneczny. Bo układ słoneczny, no to jak gdyby układu słonecznego nie pchniemy w tym przeciwnym kierunku. Można by myśleć o jakimś reflektorze, który by odbijał promieniowanie gwiazdy, żeby uczynić ze słońca gwiazdy no, silnik rakietowy, który by napędzał cały układ słoneczny w tym kierunku przeciwnym, bo jak gdyby nie chodzi o to, żeby Ziemia odleciała od Słońca, bo wtedy jej Słońca zabraknie, będzie musiała jakieś inne zastępcze źródła energii ze sobą zabierać, czy jakieś kawałeczki Słońca, czy jakieś gwiazdy sztuczne, niewielkie. Nie wiem, czy się daje zrobić, może kiedyś się da. W każdym razie, no nawet jeżeli by sobie wyobrazić, że zabierzemy jakąś cząstkę Słońca ze sobą i polecimy, no to jak gdyby wiele, wiele pokoleń będzie kolejnych musiało ciągle wysyłać ze swojej podróżującej stacji no jak gdyby kolejne pokolenia będą musiały wyruszać ciągle w tym samym kierunku. W każdym kolejnym pokoleniu będzie musiało następować start nowej ekspedycji z tej kolejnej tam aktualnej stacji w kierunku przeciwnym do centrum spadania, żeby nie wracać na Ziemię, żeby nie wracać do Układu Słonecznego, tylko żeby jeszcze ciągle uciekać od tego Układu Słonecznego, który cały czas spada, więc w związku z tym wszystkie konsekwencje tego spadania
w postaci tej zwiększonej zwiększającej się grawitacji, w postaci no, przeludnienia wielkich organizmów. No, to jak gdyby są te bolączki, które nas ścigają, a których nie musi być. Bo jak gdyby mała społeczność może pozostawać w konkretnej ilości, czyli nie zwiększać swojej populacji, nie zwiększać ilości swoich członków, swoich narodzin, tylko je jak gdyby zamykać tych, którzy wymarli, a oni pozwalaliby na odrodzenie, na narodziny kolejnych członka, który by ich zastępował. W tej cywilizacji niewielkiej społeczności, która by ciągle pracowała nad tym istnieniem tego układu i nad jego kierunkiem w kierunku, kierunkiem, kierunkiem w kierunku, na tym oddalaniu się, na tej ucieczce od centrum grawitacyjnego galaktyki. Na razie.